mnóstwo niebezpiecznych sytuacji. Nie trzeba nawet wyjeżdżać z Warszawy. Mało tego, można tu na tym placyku pod Sejmem przeżyć niebezpieczną sytuację. Przypomnę, jeden z naszych kolegów wiele lat temu na demonstracji stracił oko, trafiony przypadkową gumową policyjną kulą. Takich sytuacji jest mnóstwo. No, kiedyś pamiętam, na mojej torbie wylądowała petarda górników. Słyszałem tylko taki syk i w momencie ostatnim, tuż przed jej wybuchem, tą petardę odrzuciłem gdzieś daleko. Huk był niesamowity. No, nie wiem, co by się stało, gdyby wybuchła mi pod pachą, prawda? Są też w naszym życiu jakieś anegdoty ciekawe. Do takich anegdot mam w głowie całe mnóstwo. Jedną z ciekawszych jest taka związana z papieżem, na przykład Janem Pawłem II. Byłem wtedy w Volopapale, to w ogóle też jest temat na odrębne opowiadanie, ale udało mi się chyba jako jednemu z niewielu, a może jedynemu fotografowi z Polski pojechać w Polu Papieskim, przyjechać do Polski właściwie w Polu Papieskim. To był 97 rok bodajże. No więc musiałem pojechać do Rzymu, tam przez kilka dni stacjonować i potem razem z papieżem Janem Pawłem II przyleciałem jego samolotem z grupą dziennikarzy oczywiście tu do Polski. Dojechaliśmy do Częstochowy, oczywiście koledzy nie będący w tym bólu czekali już tam od rana. Ja przyjechałem 10 minut przed wydarzeniem, oczywiście w garniturze, bo to były wymagania tego pólu. Wpadam tam do kaplicy, no i już z kolegami gadamy, no co słychać i tak dalej. Nagle cisza, bo uchylają się drzwi i do tej kaplicy Czarnej Madonny wchodzi w takiej smudze światła jasna postać, Jan Paweł II. Totalna cisza, ciarki do tej pory mam na plecach. Papież podchodzi, klęka przed obrazem, zaczyna się modlić, to strasznie długo trwa. I w pewnym momencie się odwraca do nas i mówi: a wy nie będziecie dzisiaj zdjęć robić? Z takim olbrzymim poczuciem humoru. Oczywiście wtedy się rozszalały migawki, huk. No i Jan Paweł II, czyli kiwnął głową ze zrozumieniem i modlił się dalej. Także było to niesamowite i to są obrazki, no, których zwykły śmiertelnik nie ma okazji zobaczyć. W trakcie pielgrzymki Benedykta XVI byliśmy w Wadowicach i była śmieszna sytuacja, bo ochrona i polska, i watykańska ustawiła nas chyba za blisko, pomyłkowo, za blisko tego klęcznika, przy którym miał modlić się Benedykt XVI. Była nas taka spora grupka, nagle jednemu z fotografów, to jest największy z koszmarów, wystrzeliła słona przeciwsłoneczna, która nie była, wszyscy jakoś tam zabezpieczamy jakimiś plastrami i taśmami. Ta słona w tej niebywałej ciszy wyskoczyła z tego obiektywu i zaczęła tak odbijać się o marmurową posadzkę z takim tą, jak moneta na parapecie. Benedykt z miną pokerzysty przytrzymał nogą tą osłonę, która przelatywała obok jego nogi. Także historia była niesamowita. Będziemy to pamiętać długo. Jeszcze jedna anegdota ze świata polityki na przykład, bo kiedyś byłem na konferencji w Biurze Samoobrony w Alejach, na ulicy Marszałkowskiej. To była jedna z pierwszych konferencji, takie lata świetności, czy miesiące świetności samoobrony. Przewodniczący Andrzej Leper powiedział, że konferencja nie potrwa zbyt długo, bo on zaraz leci odwiedzić blokadę gdzieś pod Warszawą i szybko właściwie zbiegł na dół. Ja razem z nim, okazało się w pewnym momencie, że mój samochód ma blokadę Straży Miejskiej na kole, bo jakoś tam źle zaparkowałem, pewnie śpiesząc się na tą konferencję. No to też są plusy naszej pracy, że często nie mamy co zrobić z samochodami, dlatego też często jeżdżę motocyklem, bo to jednak łatwiej i wygodniej. No i teraz w końcu ta anegdota. Stoję, prawda, przy moim samochodzie, blokada na kole, negocjuję coś ze strażnikiem miejskim, żeby może jakiś mniejszy mandat, na co pojawia się przewodniczący Leper i mówi tak: panowie, to nasz człowiek. Na miłość boską, zdejmijcie z niego te blokady. No i w pewnym momencie sam parsknął śmiechem, no bo właśnie udawał się na blokadę rolników gdzieś pod Warszawą. No i panowie uśmiechnięci, jakoś już nie pamiętam, jak to się skończyło, chyba mi odpuścili, no bo skoro jestem człowiekiem Lepera, no to jakoś dali mi spokój, ale to było śmieszne. I takich anegdot jest pełno, one gdzieś tam się pojawiają, jesteśmy na styku właśnie
polityki, dziennikarstwa, pojawiają się różne fajne historie, które gdzieś tam pamiętamy potem na długo. Ach, jeszcze no, mogę powiedzieć a propos motocykla. Kiedyś jadąc motocyklem miałem co chwilę jakiś telefon, no więc zatrzymuję się, zaglądam, no bo nie mam żadnego interkomu, zaglądam, nie znam tego numeru, próbuję odzwonić, nie udaje się, jadę dalej i tak miałem kilka razy. W pewnym momencie przypadkowo już się zatrzymałem, ten telefon dzwoni, widzę, że ten sam numer, odbieram i słyszę taki głos. Dzień dobry, to mówi prezydent. Więc parsknąłem trochę śmiechem, bo zabrzmiało to trochę jak królowa matka z filmu Seks Misja. Okazało się, że to był prezydent Kwaśniewski, który nie wiadomo gdzie zdobył mój telefon. To już był były prezydent Aleksander Kwaśniewski, gdzieś tam zdobył mój telefon, no i chciał spotkać się w sprawie jakichś zdjęć do książki. Potrzebował takiej darmowej konsultacji, także to było też śmieszne. Głosu tego w słuchawce nie zapomnę nigdy. Dzień dobry, tu prezydent. Przepraszam, że nerwowo zerkam w telefon, ale to jest nasze źródło informacji. Tam dostajemy informacje od partii, maile, SMS-y. Zerkamy ciągle do internetu i to nie jest nerwowe przeglądanie Instagrama czy innych mediów społecznościowych, a element pracy. Już kończę. No w swojej karierze, o rany, przeżyłem to też nie najlepsze słowo, ale miałem okazję fotografować wielu, wielu prezydentów, aż trudno chyba by ich było dzisiaj zliczyć od 95 roku, więc prezydent Wałęsa, prezydent Kwaśniewski, znowu prezydent Kwaśniewski, prezydent Komorowski, przepraszam, prezydent Lech Kaczyński, prezydent Komorowski i prezydent Andrzej Duda, to nie tak znowu wielu. O wiele więcej premierów, niektórzy nawet po dwa razy, niezliczone ilości posłów, to już 9 kadencji w Sejmie. No jestem też świadkiem takich no, krótkich, błyskotliwych karier. No, czasami ktoś, nawet często ku własnemu zaskoczeniu, zostaje posłem, ministrem lub prezydentem. Bardzo często też te osoby tak jak szybko się pojawiły, tak szybko znikają. Potem już nie widujemy ich w wielkiej polityce, czasami spotykamy ich na ulicy, kłaniamy się sobie. No jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe, ale tak w pracy raczej no z politykami nie utrzymuję żadnych kontaktów, no bo niestety nie mógłbym też rzetelnie ich fotografować. Także śmieszne, bo dopiero potem, jak już przestają być politykami, czasami nawet zatrzymujemy się na ulicy i rozmawiamy z taką osobą. Kiedyś było tyle lepiej, że jakby z ówczesnymi funkcjonariuszami, no razem wyrastaliśmy. Oni byli młodymi funkcjonariuszami, my młodymi fotografami i no razem szliśmy na tak zwanej fali i to było fajne, ale to też nie była taka przyjaźń, jak się komuś tam wydaje. My często nie wiedzieliśmy, jak oni mają na imię, nie wiedzieliśmy, jaki mają stopień, ale jednak bardzo, bardzo współpracowaliśmy. To oczywiście były kontakty bardzo, bardzo służbowe, to nie było chodzenia na kawę po robocie i tak dalej, czy na piwo, broń Boże, ale no, mogliśmy na sobie polegać i było wiadomo, że z tym borowcem znamy się, on nam nie będzie przeszkadzał, no, co jest najistotniejsze. No, nawiązuje się taka nić sympatii i zrozumienia, jeśli to jest raz, drugi, trzeci, no wiemy, że na tym możemy polegać, inny nam nie pomoże. No to się też bardzo zmieniło, no w tej chwili pojawiają się ciągle, tam jest bardzo duża rotacja. Głównym problemem jest też to, że jest nas, myślę, dziesięciokrotnie więcej niż w latach 90., więc no to też zapanowanie nad taką grupą wymaga, no nie wiem, stalowych nerwów sapera właściwie, żeby się nas nie bać przede wszystkim. No musimy współpracować razem, no nie możemy żyć bez siebie, no oni muszą mieć do nas zaufanie, ale zawsze oczywiście ograniczone. Mało kto wie, że na świecie To już jest bardzo poważna sprawa, to co powiem teraz. Większość zamachów odbywa się od tak zwanej strony prasy. Oczywiście nie prasa jest autorem tych zamachów, czy jakichś tam prowokacji, nie wiem, to są nawet rzeczy mniej niebezpieczne. To jest rzucenie tortem, zgniłym jajkiem czy pomidorem. Często odbywa się ze strony prasy, czyli już wytłumaczę, o co chodzi, czyli ten potencjalny awanturnik podszywa się pod dziennikarza.
I jedna ze szkół jest taka, że no, jeśli ci funkcjonariusze znają nas na co dzień, to nawet jeśli nie wiedzą, z jakiej jesteśmy redakcji, czy z jakiej agencji, znają nas z widzenia. W związku z tym jesteśmy dla nich mniejszym zagrożeniem. I te nerwowe rozglądanie się w tłumie wcale nie jest takie bez sensu, bo no, może się pojawić osoba, która w jakimś sposobem dostanie się czy wejdzie w grupę dziennikarzy, no i może zrobić coś niebezpiecznego. Sam byłem świadkiem kiedyś na szczycie NATO, bodajże w Pradze, kiedy nagle, no co prawda dziwnie wyglądający dziennikarz w jakimś czarnym płaszczu do ziemi, w czarnym kapeluszu, przypominał trochę Zorro, zaczął rzucać zgniłymi jajkami w sekretarza generalnego. No i to było zaskakujące, jak do takiego miejsca, no, wyjątkowo strzeżonego przedostał się taki człowiek. No. Ale on wszedł tam jako prasa, czyli to są też te niebezpieczeństwa i to też ja zawsze po takich sytuacjach rozumiem tych ochroniarzy, mówiąc w dużym uproszczeniu, i ich ograniczone do nas zaufanie.